zbudowane będą rezerwaty i będą mogli tam się pozabijać ci sfrustrowani, którzy nie chcą zanurzyć się w uciechach cyfrowych. Dzień dobry, moim gościem jest pan profesor Andrzej Zybertowicz. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Chciałem spytać o ekshibicjonizm behawioralny, bo przywołując drugi sezon serialu Oficer, gdzie główny bohater szantażowany tym, że ujawnią jego przeszłość agenturalną, zrobił to wcześniej. Chciałem spytać, czy w kontekście kapitalizmu nadzoru, odwróconej inwigilacji, jak ja to mówię, jedynym ratunkiem przed inwigilacją i przed tym wszystkim, co się dzieje, o czym pisze Szoszana Zubow, będzie po prostu całkowite odkrycie. To będzie jedyna broń na inwigilację. Będziemy po prostu odkrywać się z całą prywatnością. Na razie jeszcze nie, ale jeśli kolejną fazą rewolucji cyfrowej będzie zainstalowanie nam implantów, to wszystko będzie jasne. Nie można będzie nic ukryć, a co w dodatku będziemy podsterowywani, żeby chronić nas przed depresją i innymi niegodnymi człowieka światłego uczuciami. Jeżeli chodzi o to, co możemy, bo mówi się, że teraz możemy zrobić wszystko przez internet, mamy tożsamość, bankowość elektroniczną, co z tymi, którzy nie chcą, albo nie mogą ze względu na wiek, albo po prostu nie będą chcieli uczestniczyć w tym świecie, partycypować, że będzie jakaś kolonia, gdzie... Zbudowane będą rezerwaty i będą mogli tam się pozabijać ci sfrustrowani, którzy nie chcą zanurzyć się w uciechach cyfrowych. Ale mówi pan na poważnie? Oczywiście. Przecież jest demokracja, a w demokracji każdy może być w takim rezerwacie, w jakim chce. Dzisiaj mamy bańki cyfrowe, a tam potem będą rezerwaty dla tych nieoświeconych. A jeżeli chodzi o to, co pisał McLuhan, czyli że globalna świadomość to będzie globalna szczęśliwość, myśli pan, że człowiek ze swoją naturą to udźwignie? Taki świat, w którym nie będzie prywatności? Nie, globalność tu jest, należy traktować w tych wypowiedziach i w wielu innych jako pewną metaforę. Świat jest na tyle niezrównoważony rozwojowo, że nie nastąpi uniformizacja. Ludzie z różnych powodów będą zamykali się w swoich bańkach, swoich wrażliwości, odrębności i tak dalej. Rozumiem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.